Dlaczego balans w życiu jest wrogiem dobrych zarobków? Zapraszam Cię na wideo, w którym obrazowo pokażę Ci, jak to w praktyce wygląda. Nazywam się Ania Witowska i od ponad 14 lat uczę kobiety, jak zbudować życie na własnych zasadach oraz co zrobić, aby zacząć zarabiać więcej. Stoję za mądrą inwestorką oraz kobietą zarabia i to właśnie poprzez te miejsca tłumaczę, co dokładnie trzeba zrobić, aby zacząć zarabiać więcej i mieć więcej czasu na życie. I postanowiłam wziąć na tapetę temat balansu, ponieważ bardzo często nie rozumiemy tego, że koncept balansu jest totalnym wrogiem większych zarobków. Jeżeli więc dzisiaj chciałabyś mieć balans i chciałabyś zacząć zarabiać więcej, to wideo jest dla Ciebie. I zacznę od wytłumaczenia tego samego konceptu balansu. Balans oznacza, że w swoim życiu masz różne jego obszary i dzielisz adekwatnie swój czas, swoją energię na każdy z tych obszarów. Czyli, że masz sporo czasu na to, aby się relaksować, masz sporo czasu na to, aby go spędzać z rodziną, masz sporo czasu dedykowanego samej sobie i zdrowiu i że masz czas na zarabianie. I balans oznacza, że twój czas jest podzielony równo pomiędzy te obszary. I dlaczego twierdzę, że jest to tak naprawdę błędem i że jeżeli chcesz zacząć zarabiać, to na balans nie możesz sobie pozwolić? Wytłumaczę Ci to obrazowo. Przyjmijmy, że pierwszy kwadracik to jest czas wolny, czyli czas tak naprawdę na relaks. I że dzisiaj czujesz, że jesteś zadowolona z tego, ile możesz się relaksować, ile możesz sobie nic nie robić, poskrolować, że Twój poziom zadowolenia jest na przykład, no powiedzmy na 70%, tak? A kolejny kwadracik to będą Twoje związki z rodziną, z dziećmi, z przyjaciółmi, zaznaczę sobie to jako Z. I powiedzmy, że jesteś zadowolona na jakieś, nie wiem, 80%, że spędzasz ze swoimi bliskimi, a czas, masz jakościowe relacje i wszystko jest ok. Kolejny obszar to jesteś tak naprawdę Ty i Twoje zdrowie. No i powiedzmy, że nie jest źle, że mogłabyś troszkę obciąć cukier na przykład, albo trochę więcej się poruszać, ale generalnie jest przyzwoicie i Twój poziom zadowolenia jest na 60%, tak? Zróbmy tutaj Ty. I ostatni obszar, czyli pieniądze i zarabianie. I patrząc na to, gdzie chciałabyś być finansowo, ile chciałabyś zarabiać, a ile masz, przyjmijmy, że ten obszar jest najsłabszy i Twój poziom tak naprawdę zadowolenia jest na poziomie 40%. I teraz zobacz, utrzymując balans, dzieląc swój czas pomiędzy te cztery obszary, jeżeli dalej ten balans będziesz miała i dalej tak samo będziesz dzieliła swój czas, to znaczy, że dalej będziesz otrzymywała te same efekty. A to, co ja widzę, to ja widzę, że tutaj równowagi nie ma, ponieważ są obszary, które sobie radzą bardzo dobrze, przyzwoicie, całkiem ok, a są obszary, zarabianie, które tak naprawdę nie jest takie, jakbyś chciała, aby było. I teraz zobacz, jeżeli nadal będziesz tyle samo czasu przeznaczała na relaksowanie, jeżeli nadal tyle samo czasu będziesz inwestowała w swoje relacje i tyle samo czasu w bycie ze sobą i tak naprawdę zdrowie i tyle samo czasu w zarabianie, to ono nigdy nie będzie miało prawa urosnąć. A zauważ, że ten obszar życia, czyli pieniądze i zarabianie, wpływają na te wszystkie pozostałe obszary życia. No bo spójrz, w zależności od tego, ile zarabiasz, taki jest rodzaj Twojej rozrywki. Czyli jeżeli zarabiasz dobrze, to stać Ciebie na bardziej wyszukaną rozrywkę. Możesz chodzić w fajniejsze miejsca, jeść lepsze jedzenie, podróżować, zabawiać się, mieć dostęp do lepszych ciuchów, tak? Czyli wszystko tak naprawdę, zobacz, z tego obszaru przekłada się na to. W zależności od tego, ile zarabiasz, tak wyglądają Twoje relacje z bliskimi. Bo oczywiście mamy miłość, mamy szacunek, ale
dużo przyjemniej jest wysłać na przykład dzieci do lepszej szkoły, wyjść z partnerem na lepsze miejsce, pojechać na fajniejsze wakacje i nie mieć problemów finansowych, które być może dzisiaj masz. Kolejne, ty i twoje zdrowie i twój rozwój. Jeżeli masz więcej kasy, to możesz o siebie lepiej zadbać. I teraz zobacz, jakim kanałem, totalnym kanałem jest koncept balansu. Przypomnę ci jeszcze raz, balans oznacza, że ty dzielisz swój czas adekwatnie i tak samo równo do każdej części. A nie są takie części, które mają większy wpływ na całą resztę. I teraz zobacz, przejdźmy do sedna. Jeżeli nie zarabiasz dzisiaj tyle, ile chcesz, jeżeli nie jesteś dzisiaj finansowo w takim miejscu, w którym chciałabyś być, to znaczy, że ty musisz tak naprawdę przenieść część czasu, który poświęcasz tutaj, część czasu, który poświęcasz tutaj, część czasu, który poświęcasz tutaj, na ten obszar, aby nadgonić finanse. Czyli trzeba obciąć tutaj trochę czasu na przyjemności, trzeba obciąć trochę czasu i energii, którą inwestujesz w związki i tak samo tutaj. Bo gdy przeniesiesz to tutaj, to ten obszar będzie miał szansę nadgonić i wyrównać te poziomy i ty po prostu zaczniesz zarabiać więcej. I teraz zobacz, gdy w momencie, w którym zaczniesz zarabiać więcej, zobaczysz na przykład dochód o 20, o 50% wyższy, to tak naprawdę te twoje zarobki, ten twój nowy poziom będzie mógł poprawić całą resztę i wtedy dopiero będziesz mogła sobie pozwolić na balans w życiu. I ja patrzę na to w taki bardzo prosty sposób, że jeżeli widzisz, że jakiś obszar u ciebie kuleje, zwłaszcza gdy mówimy o obszarze, który jest odpowiedzialny za całą resztę twojego życia, to nie jest rozsądnym mieć balans, jest rozsądnym przycisnąć temat zarabiania i temat pieniędzy, aby dopiero wtedy wprowadzić balans. Ilość akcji, którą dzisiaj podejmujesz, ilość wysiłku, energii i czasu, który dzisiaj wkładasz w zarabianie, sprawia, że jesteś na tym poziomie. Jeżeli chcesz być na poziomie wyższym, to musisz włożyć więcej czasu, więcej akcji i więcej tak naprawdę wysiłku, energii i wszystkiego, aby pójść wyżej. I moim skromnym zdaniem koncept balansu jest dla ludzi, którzy chcą utrzymać swoje status quo. Dla ludzi, którzy chcą, aby wszystko dalej toczyło się tak, jak się toczy. Jeżeli chcesz, aby ten obszar pieniędzy i zarabiania poszedł do góry, i dał ci przyjemności i luksus, komfortu i balansu na resztę twojego życia, musisz najpierw ten obszar tak naprawdę poukładać. Bo ja patrzę na to w bardzo prosty sposób. Pieniądze, to znaczy to jako dolary, przekładają się tak naprawdę na to, co jesz, tak, czyli jedzenie, gdzie mieszkasz, dom, ile czasu pracujesz, czyli praca tak naprawdę i stres. Na jakich ekspertów cię stać, czyli jakie rozwiązania możesz sobie kupić. Eksperci. A na to tak naprawdę, jakimi ludźmi się możesz otaczać. No bo pomyśl na przykład a koncept wyjazdu na jakieś szkolenie, poznania ludzi, którzy mają dostęp do informacji. Czyli tak naprawdę to, ile masz pieniędzy, przekłada się na to, jakimi ludźmi się możesz otaczać. A przekłada się to także na to, w jaki sposób ty możesz zmienić świat. Bardzo ciężko jest zmienić świat, kiedy zarabiasz bardzo mało, tak? Czyli zobacz, a tak naprawdę świat, tak? Przekłada się także na to, w jaki sposób ty się możesz zająć swoją rodziną.
się na to, jak długo będziesz żyła, bo tak naprawdę zobacz, stres, jedzenie, a to wszystko się przekłada na to, jak twój organizm funkcjonuje, tak? Czyli mamy życie. Przekłada się na to, ile jakości tak naprawdę w swoim życiu doświadczysz, tak? Więc zobacz, że koncept balansu i tego, że ja będę dzieliła swój czas porówno i będę dalej to w taki sposób stosowała w swoim życiu, tak naprawdę nie ma prawa zadziałać, jeżeli chcesz zacząć zarabiać więcej. Każdy przełom, a w tym momencie, jeżeli chcesz zacząć zarabiać więcej, to jest to pewna forma przełomu, pewna forma wyjścia na poziom wyżej, wymaga od ciebie tego, aby tutaj położyć więcej nacisku, aby tutaj tak naprawdę włożyć więcej czasu, więcej wysiłku, więcej energii, bo to rozwiąże ci całą resztę rzeczy. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, jak koncept balansu tak naprawdę jest zabójcą twoich większych zarobków.